Piotr Gajek, witam i zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej. Ukradli ponad 1700 litrów paliwa. Teraz mogą spędzić nawet 10 lat za kratkami. Mowa o 27 i 29-latku, którzy złapani na gorącym uczynku trafili do aresztu. Policjantom udało się odzyskać część skradzionych rzeczy. 27-latek i 29-latek okradali tiry. Z dwóch z nich wypompowali ponad 700 litrów paliwa. Policjanci Komisariatu Policji w Chojnowie w Okmianach zatrzymali na gorącym uczynku dwóch sprawców kradzieży paliwa. W toku wykonywanych czynności na miejscu policjanci ustalili, że ci mężczyźni dokonali włamania do baku paliwa, uprzednio uszkadzając go, a następnie demontowali czujnik, który podawał to paliwo, a następnie dokonywali kradzieży oleju napędowego. Okazało się, że mężczyźni mieli na swoim koncie więcej tego typu kradzieży. Łącznie mężczyźni ukradli 1740 litrów oleju napędowego. Straty, jakie spowodowali, to kwota ponad 7000 zł. Policjanci również w toku przeszukań mieszkań, samochodów, jak i również pomieszczeń gospodarczych należących do tych mężczyzn odzyskali część skradzionego paliwa. Za popełnione przestępstwa mężczyznom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Dwie kary zamiast jednej. Na taką osobliwą promocję załapał się jeden z mieszkańców miasta. Za kradzież w jednym z marketów budowlanych został ukarany mandatem o wartości 10-krotnie wyższej niż wartość jego łupów. Na miejscu okazało się również, że mężczyzna posiada metamfetaminę. Za to przestępstwo mężczyźnie grozi także inna kara i nie będzie to tylko kara grzywny. Łupem 43-letniego złodzieja padły przedmioty o wartości kilkudziesięciu złotych, dlatego w dokończeniu jego zakupów pomogła mu policja. Dokonał kradzieży drobnych artykułów narzędziowych na kwotę 50 zł. Mężczyzna został przekazany dla policjantów i za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym w kwocie 500 zł. I tutaj ta interwencja mogłaby się normalnie skończyć, gdyby nie fakt, że mężczyzna nie posiadał przy sobie dokumentu. Dokument, który potwierdził jego tożsamość, posiadał w aucie i przyznał się do tego policjantom. Nie przyznał się jednak, że oprócz kradzieży ma na sumieniu coś jeszcze. Jednak prawda wyszła na jaw chwilę później. Policjanci wraz z nim poszli na parking pod jego samochód, który otworzył. No i pod tym samochodem mężczyzna zaczął się nerwowo zachowywać. Jego zachowanie wzbudziło uwagę policjantów. Przeszukali jego samochód, jego schowki i w jednym z schowków pomiędzy siedzeniami ujawnili zawiniątko z narkotykiem w postaci metamfetaminy w ilości pół porcji. Za pół porcji mężczyzna usłyszał cały zarzut, w świetle którego grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Po przeszukaniu jego mieszkania policjanci nie znaleźli innych środków odurzających. 43-latek czeka na rozprawę w sądzie. Wyprawa do marketu budowlanego i brak rozsądku mogą go teraz słono kosztować. Legnica jest czerwoną flagą na naszej mapie, przyznaje operator systemu Legnicki Rower Miejski i apeluje o pomoc do mieszkańców oraz policji. Tylko w tym roku z wypożyczalni nad Kaczawą skradziono blisko 50 dwukołowców. W tym czasie jeden z serwisantów Next Bike został tu pobity i okradziony. Firma przeciera oczy ze zdumienia i liczy straty. Operator legnickiego roweru miejskiego zaapelował do mieszkańców, by ci pomogli ograniczyć straty, jakie firma ponosi nad Kaczawą. Drodzy legniczanie, w związku z częstymi kradzieżami rowerów miejskich prosimy o zapinanie ich dodatkowo na zapięcia. Skutecznie zmniejszy to kradzieże i zwiększy komfort korzystania z naszych usług. Z góry dziękujemy. Firma Next Bike. Do opublikowania komunikatu firmę zmusiła zaskakująca sytuacja w nadkaczawskim mieście. Ku zdumieniu operatora, to właśnie w 100-tysięcznej Legnicy skradziono najwięcej dwukołowców w skali kraju. Jeśli chodzi o Legnicę, to tutaj mamy taką czerwoną flagę zaznaczoną u nas w firmie, że Legnica jest takim jednym z bardziej wymagających miast, jeśli chodzi o uszkodzenia rowerów i zagubienia ich. W bardziej wymagającym mieście statystyki zwalają z nóg. Od marca do września na około 130 rowerów dostępnych w ramach systemu wypożyczeń skradziono blisko 50. Wystarczyło więc pół roku, by Next Bike oszacował straty na około 70 tysięcy złotych. Na tym jednak nie koniec nieprzyjemności, których firma doświadczyła w Legnicy. Mieliśmy taką niemiłą przygodę związaną z tym, że nasz serwisant
szedł sprawdzić, czy rzeczywiście dany rower znajduje się gdzieś w jakiejś takiej ciemnej alejce i niestety został pobity i okradziony. Zaskoczeniem może być fakt, że najwięcej kradzieży odnotowano na Placu Słowiańskim, zatem w sercu miasta, pod okiem kamer monitoringu. Straty byłyby jednak jeszcze większe, gdyby nie interwencje policji, która tylko w ostatnim czasie udaremniła kradzież 5 rowerów. Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Legnicy odzyskali kilka rowerów miejskich. Do sprawy zatrzymali 3 osoby, w tym 2 osoby nieletnie, które przyznały się do kradzieży kilku rowerów miejskich. Jak i również udaremnili kradzież 4 rowerów, gdzie sprawcy, widząc oznakowany radiowóz policyjny, porzucili rowery. Pytanie, czy popularność miejskich rowerów wśród legnickich złodziei wciąż może być zaskoczeniem. Minionej jesieni miasto weszło w pilotażowy program wypożyczalni skuterów. Operator systemu miał doświadczenia z Wrocławia, liczył się więc z usuwaniem aktów wandalizmu czy wymianą baterii. Nie przewidział jednak, że przestępcy ukradną, a później spalą 2 z 10 dostępnych dla mieszkańców jednośladów. Strata to około 10 tysięcy złotych. Wcześniej nieodnotowana, w przeszło 8-krotnie większej niż Legnica, stolicy Dolnego Śląska. Aż taka, tak, niestety taka strata i największa strata tutaj w Legnicy miała miejsce. Firma wypożyczająca rowery zaznacza, że mimo oznaczenia Legnicy czerwoną flagą, z umowy rezygnować nie zamierza. Statystyki z Nadkaczawy są jednak porażające i trudno zestawić je z jakimkolwiek innym, największym nawet miastem. Jak wylicza Nextbike, z rowerów firmy korzysta ponad 2 miliony Polaków. Wypożyczalnie są dostępne w 56 miejscowościach. Nieco ponad miesiąc trwało normalne nauczanie w polskich szkołach. Pandemia koronawirusa zmusiła jednak do przywrócenia zdalnych lekcji. Sprawdziliśmy, czy wiele zmieniło się w tym względzie od wiosny i jak dużo problemów przynosi edukacja przez internet. Najpierw szkoły ponadpodstawowe, uczelnie i klasy 4-8 w szkołach podstawowych, a teraz już uczniowie wszystkich etapów edukacji uczą się w zaciszu domowym. Tym razem jednak placówki dysponują lepszym sprzętem, co pozwala na sprawną pracę nauczycieli. Nie było lepiej, od razu sobie powiedzmy. Po pierwsze, myśmy się przygotowali do tej zapowiadanej drugiej fali pandemii, zwłaszcza dzięki organowi prowadzącemu, dlatego że nasz organ prowadzący, czyli powiat głogowski, stanął na wysokości zadania i ja opowiem tylko o takiej inwestycji, że to są kamery internetowe do wszystkich pracowni, więc każdy nauczyciel ma w tej chwili możliwość prowadzenia zajęć bezpośrednio ze szkoły. To jest już opanowanie Teamsów. To wszystko powoduje, że lekcje w szkole mogą być prowadzone zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Nawet zwiększyliśmy, nie wiem, prędkość łącza internetowego do tego, żeby prowadzić zajęcia zdalnie właśnie zgodnie z planem lekcji, bo inaczej to by się nam wszystko rozsypało, zwłaszcza, że zapowiada się, że to będzie dłużej. Nie oznacza to jednak, że zażegnane zostały wszystkie problemy ze zdalnym nauczaniem. Większy kłopot mają nadal uczniowie, którzy nie zawsze mają dostęp do sprzętu lub sieci. To jest zawsze ten sam problem, to znaczy nie rozwiązaliśmy, bo trudno na naszym poziomie to rozwiązać, kwestii sprzętu uczniów. Ale teraz, co jest jak gdyby optymistyczne, o ile w czasie wiosennej, tak, pierwszego etapu pandemii zostały mi laptopy, to znaczy no, miałem laptopy, nikt ich nie chciał pożyczyć, o tyle teraz wszystkie zostały wypożyczone. Jeszcze większy problem dotyka uczniów z terenów wiejskich, gdzie często pojawia się kłopot z zasięgiem internetowym lub brakiem potrzebnego sprzętu. Zespół szkolno-przedszkolny w Kotli dodatkowo wciąż mierzy się z brakiem kadrowym. Pozyskaliśmy część środków i ze środków rządowych, ministerialnych, tutaj zakupione 51 dodatkowych komputerów, żeby tej części młodzieży, która tego sprzętu nie ma, umożliwić tą w miarę płynną naukę. Co chwilę powstają nowe problemy, co chwilę powstają nowe sytuacje. Na wiosnę nie mieliśmy takich sytuacji, że nagle nam brakuje nauczycieli. A teraz akurat mieliśmy tak, że duża część kadry zachorowała na koronawirusa. Po przejściu część tej kadry, która nam wróciła, zastępuje następnych, którzy również zaczynają chorować. W szkołach mają nadzieję, że problemy uda się szybko zażegnać. Do tego potrzebna jest determinacja każdej strony edukacji. Wiele wskazuje bowiem na to, że zdalne nauczanie pozostanie w szkołach dłużej niż do końca listopada. Badania na temat przemocy wobec dzieci, które przeprowadziła Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, potwierdzają, że wykorzystywanie seksualne i przemoc wobec dzieci w okresie pandemii znacznie się nasiliły. Zamknięcie najmłodszych Polaków w domach z oprawcami spowodowało, że są oni narażeni na przemoc bardziej niż kiedykolwiek.
Przeprowadzone badania nie pozostawiają żadnych złudzeń. Wynika z nich, że w czasie pandemii co czwarte dziecko doświadczyło krzywdzenia. 11% dzieci i młodzieży padło ofiarą przemocy ze strony bliskiej osoby, a co dziesiąty nieletni doświadczył wykorzystywania seksualnego. To ogromny problem, o którym wiele osób zapomniało w trakcie walki z koronawirusem. Z naszych doświadczeń wynika, że ten problem wirusa, pandemii, epidemii i zagrożenia trochę stawia w cieniu inne zagrożenia, z którymi mamy do czynienia. Ogromnie dużo dzieci zgłasza problemy, które dzieją się w domu, gdy dzieci są zamknięte w wyniku izolacji. Analiza wyników wysuwa też inny poważny problem, bowiem badanie wykazało, że jedno na 11 dzieci nie ma nikogo, kto mógłby zaoferować wsparcie w trudnej sytuacji. To zdaniem ekspertów wynika m.in. z faktu, że przemoc wobec dzieci wciąż uchodzi za temat kontrowersyjny. Nie spotyka się z jednakowym zrozumieniem i uznaniem, że mamy często tak, że bardziej stoimy jednak po stronie osób dorosłych, im wierzymy, im ufamy, bardziej się z nimi identyfikujemy, starając się przemoc wobec dzieci minimalizować. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, zauważając problem przemocy, ale także braku reakcji na takie zdarzenia, przygotowała specjalną kampanię pod nazwą Pandemia Przemocy. Jej efekty w postaci filmu czy billboardów nawiązują do haseł promowanych w trakcie walki z koronawirusem. Chcemy na tych przekazach wizualnych pokazać hasła i zasady, które strzegą przed zjadliwością wirusa, ale też przed problemami, o których tutaj opowiadam. Kampania pokazuje także miejsca, w których dzieci mogą uzyskać pomoc. Materiały promocyjne wskazują m.in. na centra pomocy dzieciom. Takie od jakiegoś czasu działa chociażby w Głogowie. Warto jednak pamiętać, że pomocą służą także inne instytucje, jak ośrodki pomocy społecznej, które również zauważają problem. Dla osób doświadczających przemocy jest to bardzo trudna decyzja i nie każdy jest gotowy na to, by to zgłosić i coś z tym zrobić. Ale mamy też takie doświadczenie, że w okresie pandemii na terenie Głogowa zdecydowanie więcej interwencji policji kończy się założeniem niebieskiej karty. Świadczą o tym statystyki. W całym ubiegłym roku w Głogowie sporządzono 208 niebieskich kart. To dużo, ale dla porównania już w tym roku zarejestrowaliśmy ponad 350 takich kart. MOPS wskazuje na to, że każda ofiara przemocy może skontaktować się z pracownikami socjalnymi, nawet anonimowo. Stowarzyszenie Szansa, które prowadzi Głogowskie Centrum Pomocy Dzieciom, uruchomiło też specjalny numer telefonu, pod którym dzieci mogą zgłaszać problemy. Odpowie za oszustwo na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Andrzej W. pobrał emeryturę za brata, mimo że ten już nie żył. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Przypomnijmy, ciało 73-latka znaleziono w jednym z mieszkań przy ulicy Mieszka I. Ciało w domu Denata leżało już od pewnego czasu. Sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna zmarł z przyczyn naturalnych. Była przyczyna taka naturalna, a nie urazowa. Nie było tu działania, że tak powiem, innych osób. Ten brat drugi po pewnym czasie wrócił do miejsca zamieszkania, bo przez pewien okres przebywał w innym miejscu i ujawnił w mieszkaniu nieżyjącego brata leżącego na podłodze. Jeden z braci, Andrzej W., wykorzystał sytuację i pobrał za nieżyjącego brata jego emeryturę. W tym postępowaniu mężczyźnie przedstawiono zarzut oszustwa na szkodę ZUS-u na kwotę 1460 zł, czyli tę kwotę pobranej emerytury za nieżyjącego brata. I to jest to postępowanie przeciwko osobie. Oskarżonemu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Pandemia koronawirusa nastręcza wielu problemów, przez co różne akcje charytatywne są odwoływane. Na szczęście niektóre z nich przezwyciężają problemy i są kontynuowane, jak chociażby Szlachetna Paczka, która ruszy już w najbliższą sobotę. Przed wolontariuszami Szlachetnej Paczki kilka tygodni ciężkiej pracy, której efektem będzie przedświąteczna pomoc potrzebującym rodzinom. Szczególnie dużo obowiązków spoczywa na działaczach z Głogowa, gdzie do wolontariatu zgłosiło się ledwie kilka osób. Zgłoszenia, jeśli się pojawiały, to po prostu były to osoby totalnie niepoważne, bo gdy zostały wpisywane na szkolenia, to po prostu rezygnowały. A nawet jeszcze dawały pytania w stylu, czy dostaną jakieś za to pieniądze, czyli tak naprawdę niby zainteresowane niesieniem pomocy.
Niewiele brakowało, a działającej od kilku lat akcji w tym roku mogłoby w Głogowie zabraknąć. Długo nie pojawiała się osoba chętna do pełnienia roli lidera. W końcu zdecydował się Tomek. W Głogowie jest straszny problem z wolontariuszami i właśnie z liderem, że nie ma po prostu nawet zbytnio osób chętnych. Dlatego zapoznałem się ze wszystkimi potrzebnymi informacjami i stwierdziłem, że myślę, że dam radę to pociągnąć i przeprowadzić w dobrej mierze. Rekrutacja dla wolontariuszy została już zamknięta, ale to nie oznacza, że głogowskiej grupie nie można już w żaden sposób pomóc. Potrzebne jest bowiem miejsce, w którym będzie można składować wszelkie przedmioty, które znajdą się w paczkach. Wiele osób, które zadeklarowały, że dadzą nam magazyn, po prostu z tego zrezygnowały ze względów właśnie covidowych. A jakie to miejsce musi być? Najlepiej, żeby to było dosyć takie obszerne miejsce z prądem i choćby wodą. I najlepiej, żeby było to na parterze, bo paczki są bardzo często bardzo duże. Są tam nawet często pralki różne. Także ciężko to będzie chodzić z tym po schodach. Tegoroczna szlachetna paczka ruszy już 14 listopada, kiedy uruchomiona zostanie baza rodzin. Darczyńcy będą mogli wybrać, której zechcą pomóc. Start dostarczania prezentów zaplanowano na 13 i 14 dzień grudnia. Na teraz to już wszystko w telewizji regionalnej. Dziękuję za uwagę.